Hejka, dzisiaj z okazji święta 3 maja postanowiłem nagrać odcinek o polskich miastach odwzorowanych w Minecraft. W tym filmie zwiedzimy sobie Polskę od Bałtyku aż po same Tatry. Ja nie mam co więcej przedłużać, tylko lecę do odcinka. Zapraszam! Ja już jestem na pierwszej mapce, na której dzisiaj będę wam pokazywał miasta w Minecraft. Polskie miasta w Minecraft. Będzie ich tutaj na pewno kilka. Pierwsze miasto, na którym właśnie się znajduję, jest to nasza stolica, czyli oczywiście Warszawa. Jesteśmy w Warszawie. Jest to mapa, w której znajduje się, na której się znajduje Pałac Kultury i Nauki, czyli Pekin. Taki skrót od Pałacu Kultury i Nauki. Jesteśmy w naszej Warszawie, jak widać. Tutaj się tylko odnajdę. I gdzie jest nasz... No i tam jest nasz Pałac Kultury i Nauki. Pałac Kultury i Nauki przypomina prawdziwy Pałac Kultury i Nauki, jak mi się wydaje. Nie, to bardzo przypomina. Może, ja wyłączam teraz chmury, żeby nie było ich widać, bo ten pałac jest wyższy niż poziom, na którym są chmury. Wchodzimy. Wow! I on jeszcze jest w środku zbudowany. Tutaj gdzieś winda tutaj jest. Tu winda jest, działa ona. Wow, no i tutaj są jakieś jakby pokoje. Nie, fajne to jest. W której już ta mapka mi w pierwszej chwili zadziwia. A jeszcze mam bardzo dużo mapek, znaczy może nie będę przesadzał, ale sporo mapek do pokazania, więc będę starał się opowiedzieć o tych mapkach jak najkrócej. Jesteśmy już na najwyższym piętrze chyba, tak? Wiem, że tutaj się znajduje taras widokowy gdzieś, to znaczy w prawdziwym życiu na Pałacu Kultury Nauki, a nie wiem czy w Minecrafcie na tej mapce. O tutaj jakby, tak, to tutaj taki jakby pałac widokowy, teraz widokowy był. Wow, naprawdę nie ekstra to wygląda. Ja się teraz przeniosłem na Lunara, żeby ładniej podziwiać tą Warszawę na Optifine. Ja wam zrobię kilka ujęć, no i następnie się przeniesiemy do kolejnego miasta zbudowanego w Minecraft. Polskiego miasta, podkreślam tutaj. Więc teraz wam pokazuję i lecimy. Jesteśmy teraz w Krakowie, jak widzieliście przed chwilą na mapie. Jesteśmy w Krakowie na mapie odwzorowanej 1:1 rynek w Krakowie. Tutaj widać już Bazylikę Mariacką, a tutaj są sukiennice. Zaraz to sobie właśnie zwiedzę. I od razu na pierwszy rzut oka widzę, że ktoś musiał się bardzo postarać nad budową Krakowa, rynku w Krakowie. Dobra, zaraz spróbujemy wejść. Tutaj nie da się wejść do tej Bazyliki Mariackiej. No nie da się. O, tutaj spróbuję. Przepraszam, że liszę. A tutaj nic nie ma. W środku myślałem, że jest jakiś wystrój wewnątrz.
ale niestety nie ma. A i tak mapa ta robi wrażenie na mnie. Sukiennice, jak widać, też są niezłe, nieźle zbudowane. Tutaj myślę, że coś piszę. Mapa sama nie jest duża, bo tutaj tych kamienic jest trochę, ale nie tak dużo, na przykład jak na mapie Megapolis, którą wam pokazywałem w jednym z poprzednich odcinków. W sumie w dwóch częściach. Dobra, więc ja wam robię przybitkę oraz przechodzimy do kolejnego miasta. Znajdujemy się teraz na dworcu głównym w Poznaniu, przez to, że nie mogłem znaleźć normalnie całego miasta czy rynku Wrocławia, to przynajmniej zabiorę was tutaj na dworzec w Poznaniu. Jak widać, tutaj są tory, jak tutaj jest też dworzec. Ja nie jestem z Poznania i nie wiem, co jest na tym dworcu takiego znanego, ale słyszałem o tym, że tu jest tablica. Na prawdziwym dworcu kolejowym w Poznaniu z tablicą Kazimierza Nowaka, Polaka, który przebył całą Afrykę rowerem. Więc z tego ja znam ten dworzec kolejowy. Tak mi się skojarzyło, jak szukałem mapy do odcinka. Dlatego wam to pokazuję. Tutaj to jest pobrana mapka ze strony minecraftmapy.pl. Tutaj, jak było widać z opisu mapki na stronie minecraftmapy.pl, to są jakieś zabytkowe pociągi. Ja jednak nie jestem fanem wielkich pociągów i nie wiem, co to za pociągu, ale jeżeli się znacie, możecie napisać w komentarzach o takie o pociągi. Ja zrobię wam całego dworca jeszcze przybitkę z muzyką i widzimy się za chwilę już w kolejnym mieście. Jeszcze zanim przerwę, chciałem powiedzieć, że tutaj jest jakiś budynek. Tutaj można wejść. O tutaj, o. I pod ziemią. Tak sobie leci. I można tutaj wejść przy peronach. Dobrze, więc ja robię wam przybitkę i widzimy się za chwilę. Thank you.
miasto Torun zostało całkowicie przeniesione do Minecrafta. Znaczy starówka została całkowicie przeniesiona do Minecrafta. 1:1. Naprawdę tutaj to ekstra wygląda. Naprawdę tutaj jest ekstra efekt. Ja tutaj nie znam za bardzo Torunia, nie jestem z Torunia. Więc jeżeli wy znacie, byliście w Toruniu. Ja przyznam, że byłem w Toruniu, ale nie wiem, na przykład jak się ten kościół nazywa. To możecie o tym napisać w komentarzach. Co ja mam wam więcej mówić? Pokażę wam ujęcia. To była ostatnia mapka przedstawiona w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli wam się on spodobał, zostawcie kciuka w górę. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie drugą część tego odcinka. A ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień w sobotę o godzinie 17. Cześć!